z tej strony Dziadeczek. Dziś zagramy sobie w World of Tanks, mapa Autostrada, czołgiem RHMB, myślnik BWT, na koncie Robson. To konto jest mojego taty. Mam lekkie lagi, mi się to już nie podoba. Pewnie będzie ciąć, ale to nic. Więc tak, wracamy po 3-tygodniowej przerwie, ponieważ jestem strasznym leniem. Ale też miałem dużo nauki. Musiałem poprawiać te oceny, które zawaliłem, sprawdziany i tak dalej. Jak chodzicie do szkoły, to wiecie, jak to jest. Nie chce się wam raz uczyć, później jest pała, musicie ją poprawić. No ale też dużo grałem w piłkę nożną, kupiłem sobie osprzęt, więc dlaczego, tak? Mamy we wtorki, w czwartki mnie praktycznie w domu nie ma, bo jest piła, jeszcze raz piła. Próbuję tak aktywnie prowadzić teraz tryb życia i dlatego nie ma filmu, bo jest, jak przychodzę do domu, to już jestem już jak kapeć. I nie mam już siły. Tak, więc teraz wracamy do nagrywania. Mam święta. Orliki są pozamykane. Boiska też. Znaczy boiska. No stadion u nas jest też zamknięty, więc nagram wam trochę materiału, wrzucę. Bo widziałem ostatnio, że naprawdę na moich filmach jest dużo wyświetleń i mnie to tak mocno podbudowało, że no normalnie, no nawet nie myślicie, nawet nie wiecie jak. No powiem może wam teraz o trochę o tym czołgu. Tak. Działo. Przeciwpancerne. Przeciwpancernym pościgiem to jest 490 uszkodzeń, no i penetracji 246. Goldem no to ma tyle samo uszkodzeń, ale penetracji ma 311. Już mnie coś widzi i zaraz dostanę bombę i zaraz, no właśnie, o proszę, o nie podoba mi się to, no to nieładnie. Wszystkie mądzioły pojechały sobie w miasto. Ale trudno. Musimy tutaj utrzymać tą flankę. Tam pojechał te 40-361. Bo te 71 tak fizycznie powinien wygrać, ale tam RHM tutaj jechał. Dobra, trzeba się cofnąć, bo już mnie znowu ktoś widzi, ale skąd? To ja nie wiem po prostu. Coś mnie tak świeci. Nie cofajmy się. To nie ma sensu, bo tu z dwa czołgi tylko jesteśmy. Wycofaj się. Może nagram wam z FIFA World jakiś filmik, bo to jest FIFA dla ubogich. Mam FIFA 13, ale to już nie jest to, bo mam cały... No i kurwa mać. Co mnie sypie, no? No i po mnie będzie zaraz ty. Ja pierdzielę, no. Co za mądzioły. Muszę uciekać. Jeszcze magazyn amunicji. Mi uszkodzili, no po prostu masakra jest. Teraz coś wygrać, no nie wiem, no masakra to jest, po prostu jedni jadą tam wszyscy lasowo, zginą, nie utrzymają flanki, a tutaj jadą sobie jak święte krowy. Jeszcze nie wiadomo skąd się strzelają, oni nie powinni robić grafiki tej gry, tylko powinni się wziąć za czołgi, powinni jakoś wypośrodkować. No jeszcze mi zacięło. Powinni jakoś wypośrodkować z tego względu, że no masakra jest, tak? Bo jak ten FV3 180 ileś tam, ten niszczyciel brytyjski 10 tieru, jak ci jedziesz 10, dostajesz hita w dupę i cię nie ma. No po prostu powinni to wypośrodkować jakoś. A nie oni się biorą za grafikę, od dupy strony wszystko. Z mojej strony to jest takie oburzenie, bo po prostu powinni zrobić najpierw grę dobrą. Grafika nie jest najważniejsza. Tylko powinni zrobić najpierw dobrą grę, a później brać się za grafikę. Bo co im z grafiki, jak ta gra jest po prostu do kitu. Masakra to jest. Tu jest naprawdę błąd. O, sprują się jak stare gacie, ale to nic. Może któryś z WOTA to zobaczy, choć wątpię w to. Może coś poprawił, bo naprawdę jest masarnia. Ależ, naprawdę ten RHM tak pięknie sypie. No i jedzie to się, T71 zaraz mnie dojedzie w tyłek i nie będzie naprawdę miło. To mi się nie uśmiecha nawet z nim walczyć. On naprawdę jest taka mama w szarze, po prostu masakra. Się tylko denerwuje. Ja nie powinienem grać w takie gry, bo mi po prostu zaraz biała strzela, bo grać z mądziołami, którzy nie umieją grać, powstrzymać jednej flanki. Masakra. To jest odcinek na żywo, tu nie ma powtórki. Na pewno nie będzie jakiegoś dobrego wyniku, bo mi już uszkodzili magazyn amunicji, ale kto to może wiedzieć. Nagram nazędny film,
będzie na pewno lepiej, bo tutaj mnie naprawdę nerwy już opanowały, ten T71, słaby team. Tak, narzekasz na team, a sam słabo grasz. No też to jest coś w tym, że najpierw powinniśmy zacząć od siebie, a później od kogoś. Dobra. No i w szóstkę to musiało boleć za zero. No masakra, zdziała od dziesiątki. Masakra to jest. Posuwać te bugi w tej grze, bo... bo ta gra naprawdę się robi paranoją. Jak chyba wejdzie ta nowa gra z War Thundera, to chyba się przeniosę na tamto, bo naprawdę, tu oni się wzięli od dupy strony, bo oni się wzięli za grafikę, a nie za grę. To jest mankament tej gry. Dobra, jest jeden dla nas. Trochę z fragu łapiem, ale to nic. To nic się nie stało. Niszczymy każde działo, nie? Tak. Pójdźmy teraz tędy. Ktoś przyszedł do mnie. Zaraz wracam, muszę zajrzeć. A, dobra, nieważne. Goście przyjechali, zaraz będą musiał iść na dół. Znowu. No i jeden odcinek nagrywam, muszę iść lecieć, no to jest masakra, ale no. Postaram się naprawdę nagrać wam, bo teraz wieczory mam całe. To postaram się jakoś spiąć. No i wam będę nagrywać teraz, bo nie też przecież jest wolne od jak gdyby pracy. No to u mnie jest też w domu cisza. Ponieważ tata w warsztacie tam nic nie robi. Ja też tam nie chodzę mu pomagać. Więc postaram się naprawdę dużo wam nagrać. No i nie wiem jak z FIFA World będzie, ponieważ nie mam, mam mikrofon na statywie. No i naprawdę jest mi ciężko. Ciężko mi jest naprawdę go jakoś ustawić tak, żeby mnie było słychać i było słychać. No żeby mnie było słychać, bo jak ja się rozwalę na fotelu, to po prostu jak gram w FIFA, to ja chcę siedzieć wygodnie. Się rozwalę na tym, jestem daleko od mikrofonu, nie wiem jak będzie mnie ściągał. Może wezmę krzesełko, postawię koło fotela mojego, no i może jakoś to tam coś sklepię, no to zobaczymy. Tutaj naprawdę w tej bitwie to dałem taką dupę, że o masakra. Ale następna, obiecuję wam, będzie na pewno lepsza. Ale naprawdę nie wiecie to, jak te głupie na przykład wyświetlenia mnie motywują człowieka. Ale wyrwał, ten czołg naprawdę jest miód malina, nie? Kopa ma takiego, że ohoho, naprawdę piękny czołg. Jestem z niego, znaczy ja nie jestem z niego dumny, ponieważ to nie jest mój czołg, ale znaczy mój czołg. No jak będę chciał, to go na pewno zrobię, ale na razie nie, bo skończyłem na piątce, sprzedałem piątkę, bo muszę pomagać tutaj moim wychowankom z klanu. Jakoś się rozwijać, tak, tam mają już szóstki, siódemki. No to jestem z nich też zadowolony z tego względu. No. No i w tym filmie byłoby to na tyle. Widzimy się w następnym filmie i to chyba będzie FIFA World. Jakoś to spróbuję skombinować. I zobaczycie, że... zobaczycie jaki mam skład. Zrobię tak informacyjnie o tej grze. Ten film. No i tutaj macie jeszcze wyniki z bitwy. No to tutaj jest. Zarobiliśmy 17530 doświadczenia. Jesteśmy czwarci w tabeli. 1600 damage'a. To jest naprawdę mało jak na ten czołg. No i tak, uszkodzenia. No i tutaj zarobiliśmy 8900. No to jest nawet. No, w tym filmie byłoby to na tyle. Na razie, pa i cześć, trzymajcie się. Niech będzie z wami chrum.